Renóweczka, czyli przegląd pozakupowy auta kupionego z pewnej firmy zajmującą się sprzedażą aut używanych. O. Siemaneczko, kolejny samochodzik. Muszę się tutaj rozłożyć z komputerem całym naszym. Ech, kartę tutaj się wkłada, ale gorąco. Zatrważający tutaj jest silnik. Co to jest? Fajnie. Zatrważający silnik 1.2 TCE. Startujemy. Odpalił. Siemaneczko, dzisiaj troszeczkę ze studia, bo sami tego chcieliście. Kilka filmów temu zadałem wam proste pytanie, albo wy nawet mnie wtedy poprosiliście, żeby wynajdywać jakieś fajne gadżety, które się przydają, motoryzacyjne. Więc mam taki jeden, ale jak wiecie, ja nie jestem zwykły taki. O, tak, to moja żona, jak też kiedyś byłem ładny. I jak wiecie, o, rozbierzemy ten sprzęt. Pomierzymy ten sprzęt, bo wiecie, że u mnie zwykłych recenzji nie ma, także zaczynamy. Ale jak wiecie, u mnie nie ma zwykłych recenzji. Zawsze muszę, kurde, rozebrać i zobaczyć, jak to jest skonstruowane. Już znacie mnie zresztą. To teraz sobie zobaczymy i przyjrzymy się, jak to jest skonstruowana ta nasza lodóweczka. Bo podobno ta lodówka jest z kompresorem, a nie taka, wiecie, zwykła, najzwyklejsza, taka lipna. Więc jedziemy z szybkim koksem, postawiłem ją na ziemię. Mam wkrętarkę, ale już nie chciało mi się szukać wkrętarki. Patrzę, to tylko trzy śrubki, teoretycznie. O, a wy macie jakie hobby? Macie jakieś takie hobby swoje? Ja to lubię sobie czasami jakieś fajne Lego złożyć. Ale niestety coraz mniej czasu na to. Tego to już chyba z 2 miesiące składam. Bo nie mam czasu. Potrzeba. Ja nawet olej silnikowy w moim samochodzie mojej żony wymieniam już 2 lata. Czego robić nie polecam. Lepiej zmieniać się olej częściej. Chociaż jak macie stary samochód, tak jak ja, jeden i drugi, to jak się przypomni, tak się wymieni. Dobra, otwieramy to, zobaczymy. Ogólnie to jest lodówka 40 litrów, mieści się 28 browarów. Nie ma co się oszukiwać, 28 wchodzi bez problemu, półlitrowych buteleczek. Rozbieramy to, zobaczymy, jak to jest skonstruowane, bo ja muszę wiedzieć. O, tu są jeszcze 3 śrubki. Dobra, i zobaczymy, co jest w środku. Uszczelka, ja myślałem, że tu nie ma uszczelki, a jest uszczeleczka. O, tutaj sobie wchodzi, tu jeszcze mam 3 śrubki. Ogólnie to po 22 stopnie, jak mamy w domu, jak ją włączyłem, fakt, że pusta w środku była, potrzebowała około 15 minut, żeby schłodzić się do 0 stopni wewnątrz. Oczywiście pusta, czyli bez żadnych tam włożonych rzeczy, no bo jak są rzeczy włożone do tej lodóweczki, no to wiadomo, że te rzeczy też muszą uzyskać jakąś tam temperaturę niższą i trochę to się wtedy dłużej schodzi. Ale można do minus 22 stopni zmrozić i faktycznie, kurde, co ja ślepy jestem. Patrzyłem, o, tu jest wyświetlacz, do tego jest zasilacz, żeby w domu sobie można było ją podłączyć, co zresztą ja używam jej w domu głównie. I jest jeszcze taki długi, długi kabel, który zgubiłem gdzieś, który się podłącza do zapalniczki w samochodzie. O, rusza się, dobra. Teraz, żeby czegoś nie urwać i naszym oczom ukazuje się las krzyży. Tu jest termometr. No, normalnie ma kompresor. Ha! Jednak, co tutaj jest napisane? Widzicie, made in. Jakiś jest made in? Huyong. Co to jest? No, chiński, produkt jest chiński. To jest jakiś sterownik do tego. No, z takim sztym. Z tym takim radiatorkiem. Ogólnie to ma tylko jeden wentylator w tym miejscu. Tu ma chłodnicę. Kurde, dotknąłem się, przestraszyłem, że jest gorąca. Ale przecież nie chodziła na długo. Jest chłodnica z małym wiatraczkiem. Wentylatorkiem, wiatraczkiem. Tutaj jest, bo powiem wam, że jest to, widać, że spawane, lutowane. Tutaj też jest zalutowane. Ale na przykład nie widzę portu, jakby chciał uzupełnić czynnik. Tak, tutaj jest taki ten pierdolniczek, czyli, ale powiem wam, że to, nie,
No, mocno, mocno się trzyma ten wentylator. On jest tutaj do tej chłodnicy, taka zrobiona. To, co macie z tyłu normalnie w lodówce, o, moja stopa, niech będzie, no to jest tutaj. No powiem wam, że to myślałem, że faktycznie, że oszukują, ale nie. Tutaj jest cały sterownik, tu jest jeszcze jakaś kostka na coś, ale czegoś nie ma. Tu jest raczej, to jest raczej czujnik temperatury. No to, jak widzicie, trochę nie oszukują. Czyli faktycznie jest to z kompresorem, normalnym kompresorowa. Nie te badziewie takie jakieś na ogniwie Peltiera, tak? To się nazywało. No to takie wygląda przyzwoicie. Okej, skonstruowałem małą elektrownię, ale już zauważyłem, że ta wtyczka ma jakby troszkę za małe te pypki tutaj. Bo to tak siedzi, bo siedzi, co nie? Ale dobra. Jest włączniczek. O, pokazuję, jaką mamy temperaturę aktualną. Dobra. I nawet się uruchomiło. Nawet działa. Wentylatorek sobie... Nie jest za... On nie jest głośny, ten wentylator. Wentylatora to praktycznie w ogóle nie słychać. No, ona u mnie pracuje już, testuję ją około 2 tygodni. Dopiero teraz daję recenzję. Dużych drgań nie ma. Ciekawe, czy to się musi grzać. Ciekawe, czy to jest jakaś przetwornica, na ile to voltów. Że tutaj mam przed... To jest, wiecie, że sam kompresor na przykład chodzi na więcej niż 12 voltów. Ale nie, jest, zobaczcie, DC12 24 volty, czyli... Ciekawe, czy na 24 volty chodzi szybciej. Bo tu jest teraz podłączony zasilacz 12-woltowy. No, to się tak praktycznie w ogóle nie grzeje. Dobra, z tego co zauważyłem, to ona, o, widzicie? Już zaczyna tutaj zamrażać się. Ona ma zrobione, że zamraża całe ścianki. Całe ścianki. Po wyjęciu z pudełka śmierdzi strasznie takim chińskim plastikiem. No ale dobra, po paru dniach i myciu paru razy octem przestała śmierdzieć. Jest dosyć szczelna. Ale muszę wam powiedzieć, że jak w środku zostawiłem jakieś 10 butelek trunku wystrzałowego, o godzinie 12 w nocy wyłączyłem lodówkę. Było schłodzona do minus 1 stopnia. Rano było, rano, czyli o 8, czyli 8 godzin, w środku było już 13 stopni. Czyli tak za bardzo nie trzyma tej temperatury. Ogólnie jeżeli ustawimy na 0 stopni, to minus 1, no to wtedy najlepiej pije się, wiecie. Ten minus 1 to tutaj tak jakby jest plus 3. Tak mniej więcej zauważyłem, bo to tak, no woda nie zamarznie na minus 1. Tak mniej więcej. I co ja miałem, bo zgubiłem wątek. A, i nie trzyma zbyt długo właśnie tego chłodu w sobie. I jak jest ustawiona na minus 1, to tak mniej więcej co 20, tak mniej więcej co 20-25 minut przy temperaturze pokojowej 22 stopnie uruchamia się ponownie, żeby dobić. Histerezę ma 4 stopnie ustawione tutaj w tym komputerku, co jest, tamtym, o, tamtym. Czyli raz na 20 minut się będzie uruchamiać, a ile prądu pobiera? Właśnie, ile ona prądu pobiera? Musiałbym zepsuć ten ładny zasilacz, żeby wam zobrazować, ile ona dokładnie prądu pobiera, albo zaraz coś wymyślimy. Zasilacz ma, dobra, output 4,1 A, czyli 60 W prawie, na 12 V, miernik i zobaczymy, ile ona ciągnie prądu i policzymy sobie, ile czasu będzie żył akumulator, powiedzmy taki standardowy 60 Ah. O! Moja elektrownia, no ten miernik mi się kurde wziął i zesrał, nieważne, mam taki drugi, malutki, fajny, firmy jakieś Gansnoje. Na biegu jałowym mamy 0,05, czyli 0,05 A, to niedużo, bardzo, czyli na biegu jałowym można powiedzieć, że pomijalny mamy, wyłączony. Teraz ją uruchomimy i zobaczymy, ile będzie ciągnęła prądu, jak się odpali. No, halo? No, dobra, poszło. Jest ustawione tam powiedzmy na minus 1, 14,1 V pokazuje. Zaraz się
Fault 1. Czyli już coś zepsułem. Zaraz zobaczymy, co zepsułem. Już naprawiłem. Słaby styk miałem. Dobra, 13, czyli ciągnie nam... No, koło 3 A. Zobaczymy, trochę się z tym zmniejsza ten pobór prądu. Ogólnie co? Wentylator zablokowany był. Wiecie, jak wentylator nie widzi obrotu wentylatora, to wyłącza kompresor. Bardzo fajnie. Startuje od 3 A, no bo wtedy ma duży opór na kompresorze i schodzi nam, o, proszę bardzo, 2,6 A. Zajdzie jeszcze troszkę. No to 2,5 ampera, tak? No to jeżeli mam 60-amperowy akumulator, no jeszcze nam schodzi, zobaczcie, to nawet do 2 amper pewnie zejdzie. 60-amperowy akumulator i pobiera nam 3 ampery, powiedzmy. No uśrednijmy, no 2, chociaż już zobaczcie, 2,3 już zeszło. No to niech będzie 2,5 ampera, no to 60 podzielić na 2,5. No to tyle nam zeżre, tak? No to tyle godzin może pracować na jednym akumulatorze, czyli 30 godzin będzie pracować, żeby zeżarła no, cały akumulator 60-amperogodzinny. O tak, no, o 60 amperach pojemności. Także no 30 godzin, czyli musieli, no to czyli cała doba, no i nie odpalicie tego samochodu już. Tylko że ona ma tutaj ustawiane stopień rozładowania akumulatora, do ile może go rozładować i się wyłączy. Także to też jest plusik. Spoko. Dobra, jeszcze coś... A, właśnie, miałem coś jeszcze, jedną rzecz, taką ciekawostkę wam tutaj pokazać. Zrobiłem to z tydzień temu. Ogólnie to ma coś takiego. W telefonie sobie wchodzimy w aplikację i mamy aplikację do naszej lodówki. Tak, możemy sobie tutaj bawić się i zmieniać naszą aplikacją. Gdzie tu się? Plusik. O, gdzie? Sobie tutaj klikam, a tutaj się zmienia. Także jest spoko, powiem wam szczerze, nie sądziłem, że zrobię aplikację do lodówki. Co tutaj jest jeszcze? A, jest tryb eko. A właśnie, jak akumulator ma rozładować. Nie sprawdzałem jeszcze, jakie to są napięcia, ale... Lock, zablokowanie tego wyświetlacza, żeby się nie, jak kładziecie coś na niego, żeby się wam nie coś nie nacisnęło. Tryb eko. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest ten tryb eko. Przypuszczam, że większa histereza temperatury. No a tutaj jest włącznik i to jest wszystko. Tak naprawdę, a pokazuje nam jeszcze napięcie akumulatora. Fajnie. No i się rozłączyło. Aczkolwiek... O, no i się rozłączyło, bo rozłączyło się zasilanie. Aczkolwiek powiem wam, że sprzęt jest całkiem zacny. I teraz najważniejsze. A, wyłączmy ją. Czy polecam? Powiem szczerze, jest niezły to produkt. Aczkolwiek brakuje, ma jeden taki minus. Ma minus to, że dosyć szybko po wyłączeniu traci tą jednak temperaturę w środku. No tutaj to mogłaby być troszkę lepiej, no wiecie, nie wiem jak to nazwać, tak? No, lepiej skonstruowana, tak, lepszy jakiś materiał w środku, żeby to bardziej utrzymywało tą temperaturę w środku. Ale spoko, w tej cenie powiem wam szczerze, z kompresorem lodówka 40 litrów, a no bo właśnie, o, jeszcze w środku wam jedną rzecz pokażę. Bo ten kompresor to on, o, jak widzicie, siedzi tylko tutaj. I ta przestrzeń tutaj nie jest zmarnowana. Już się nawet chłodno w środku zrobiło. Jeszcze z takich gadżetów jednych, o właśnie miałem wam powiedzieć. To ma takie coś tutaj wysuwane. No i oczywiście ma kółeczka, więc w teorii jak sobie to odłączycie, o tutaj to dobrze siedzi, w ogóle jest taka wtyczka. Zasilacz jest w komplecie. No i mówię, jeszcze ten przewód do zapalniczki, ale ja go zgubiłem. O, to sobie możecie poturlać taką walizeczkę z 28 no, buteleczkami trunku oraz jeszcze do tego mieści się tam no ze dwa takie nieduże słoiki z ogórkami. Także według mnie produkt warty polecenia. Link do niej macie w opisie filmu oczywiście, no i kod rabatowy 5% na wszystkie te produkty i wysyłka gratis chyba tam jest. To też tam jest w opisie.
klikajcie, zobaczcie sobie, ile to, czy to jest warte. Nie mówię jaka cena, bo to się cena cały czas tam zmienia, wpada, zmienia. Wysyłka jest z Czech, także w ciągu 2-3 dni roboczych już jest u was ten sprzęcior. To co, wracamy do filmu. O co tutaj chodzi w tej renóweczce? W ogóle to siemaneczko, jeszcze raz. O. Renóweczka została zakupiona z pewnej firmy zajmującą się sprzedażą aut, dosyć bardzo popularną. Ale to było jakiś czas temu i pan zgłosił, niedziałająca klimatyzacja, a zaraz zerknę tutaj w zleceniu dokładnie, bo na razie robimy sprawdzenie oraz wycenę, bardziej sprawdzenie tego. Teraz tak, mamy stacyjka, czyli ten przycisk tu, czasami nie reaguje, załącza się zapłon, silnik nie kręci. Co tam mamy, klima nie działa, klimatyzacja nie działa, ona działa, tylko jest za mało gazu. Nie wiem, czy słyszycie takie syczenie? No, jest za mało gazu. Jak się ustawi wentylator na jedyneczkę, to coś tam chłodzi. Także tutaj nie ma problemu. Sprawdzić ogólnie auto musimy jeszcze. I na razie to jest diagnoza. Także przejedziemy się tym. Zobaczymy, jak to jeździ. Oczywiście rezerwa. No, ale może nie zabraknie nam paliwa. Coś jeszcze miałem wam ważnego powiedzieć. A, no i szczytamy sobie kody błędów, błędy dokładnie, jakie są w naszym modelu Renault Megane 1.2 TCE. W silniku mamy błędów 2, w ABS-ie 6, poduszki powietrzne 1 błąd, wspomaganie kierownicy 1 błąd, centrala elektroniczna 7 błędów, układ centralny, układ elektroniki ZE1, czyli ta główna nasza moduł obsługi nadwozia ma 10 błędów, klimatyzacja ma 1 błąd. Co tam jeszcze mamy? To od razu wam mówię, co jest. Sterowanie drzwi kierowcy. Mamy błąd. Interfejs multimediów. Też jeden błąd. Informacje dla kierowcy o audio. 2 błędy. Nawigacja. 2 błędy. Informacje dla kierowcy audio 3.6, czyli wzmacniacz. 2 błędy. Hamulec postojowy. 1 błąd. Zobaczymy, co jest najważniejsze i wam pokażę. Jeśli chodzi o silnik, no to mamy nie za ciekawie. Przede wszystkim usterka wałka rozrządu bezrząd 1, usterka w obwodzie prądowym. Jeżeli ten błąd się nie skasuje, to znaczy, bo mógł zostać czujnik na przykład wymieniony, odpięty, przewijanie rozrządu czy coś i po prostu się nam to pojawiło i panowie nie skasowali. Jeżeli ten błąd się nie skasuje i wróci z powrotem, to mamy już duży problem. A ja pozdrawiam pana od właściciela Skody. Co był przed chwilą, zrobiliśmy przegląd przed końcem gwarancji, właśnie był, odebrał samochód, zadowolony, nie ma dużo problemów tam. A my wracamy sobie do renóweczki. Dobra, udało się skasować, także tutaj nie ma problemu, po prostu ktoś zapomniał skasować przy jakiejś tam robocie. ABS ma aż 6 błędów, no to taka ciekawostka. O, wyjedzie pan, wyjedzie, poradzi sobie. O, i Skoda poleciała. Dobra, mamy tak. Pamięć błędów. Czujnik obrotów lewy, prawy. Kostka była prawdopodobnie odpinana. Dobra. Dobra. Po prostu spróbujemy to pousuwać, te błędy. Tu na odpalonym silniku powinno nam się to udać usunąć. Udało się usunąć. Dobra, i tak to szybko zrobię. Żeby was nie zanudzać, to włączmy sobie jeszcze tą główną centralkę elektryczną. Co tu się dzieje? Zasilanie, akumulator padł, po prostu akumulator, światło mijania, funkcja start stop, albo cały przód był zdejmowany, ciekawe. Dobra, w każdym razie muszę usunąć te wszystkie błędy, nie będę was zanudzał. Po usunięciu wszystkich błędów spotkamy się po przejażdżce, zobaczymy co wróci. Pierwszy błąd, którego się nie da usunąć, to oświetlenie bagażnika, przerwa zwarcie na masy. Zobaczymy, czy żaróweczka jest cała, ale to później, a ja lecę dalej. Ok, wszystkie błędy mamy pokasowane, większość błędów to była dotyczyła zasilania. Nie ma co się oszukiwać, w takich komisach to samochód to drzwi ma cały czas otwarte, światełka wszystkie się świecą, a potem tylko podłączają prostownik, aby tylko odpalił. A tutaj mamy jeszcze takie coś fajnego, chciałem wam pokazać. O, taki raz. Ja wiem, że to jest do góry nogami, bo to ma być od tamtej strony czytanie. No właśnie. Polerowanie karoserii, to jest najlepsze, ja bym nazwał to polerowanie powłoki lakierniczej, zewnętrznej powłoki lakierniczej, albo jakoś tak, dobra. Jedziemy się przejechać, zobaczymy co wróciło i za chwilę wjeżdżamy na warsztat i zobaczymy ją w ogóle od spodu, jak to wygląda, podliczymy, może się uda coś podliczyć, jak to kasowo będzie
wynieść się tego naprawa. Na pewno klimatyzacja jest do nabicia. A, i właśnie przestała działać. Dobra, o, jaka ładna Scania za nami jedzie. I do sprawdzenia szczelności. A, pewnie nawet nie nabili jej. Od razu co mi się rzuciło tak w oczy w czasie jazdy, bo sobie jedziemy w oczy, to powiem wam, że problem z hamulcami. Jest taki czas, znaczy nie to, że one są jakby nieskuteczne, tylko strasznie mocno trzeba dusić ten manipulator hamulca. Nie to, że nie ma wspomagania, tylko tak jest taki... No wiecie, w samochodzie normalnie tam kładzie się powiedzmy nogę i on hamuje. A tutaj jak się położy nogę na ten pedał, to nie hamuje. Nic, w ogóle. A jak chcecie się zatrzymać tak już dosyć dynamicznie, przed załóżmy się włączy ABS, bo włącza się ABS oczywiście, skutecznie jest, to powiem wam, że taką siłę trzeba przyłożyć do tego, żeby to zahamowało, że tak jest, no coś, to się mi coś nie podoba. I do tego są dźwięki z silnika, takie gwizdżenie, piszczenie, jakby problem z odmą, odpowietrzenie misy korbowej. Kojarzycie taki... W Oplu zazwyczaj tych turbo jest taki problem, że gwizdże, piszczy. W Audi zresztą też był taki problem, że gwizdże, piszczy, coś takiego. To tutaj na wysokich obrotach tak się dzieje. To trzeba będzie jeszcze do tego zajrzeć, także... No, ja to mówię, że w tych komisach kupowanie samochodów w tych takich molochach, bo to taki moloch wielki, to nigdy nie jest... To nie jest dobry zakup. O! Tak, to nie jest dobry pomysł, żeby tam kupować. Owszem, zdarzają się dobre samochody, które można tam kupić, ale ja nie polecam. Nie polecam. A przynajmniej pojechać gdzieś do znajomego mechanika, żeby naprawdę wam to auto przejrzał, bo to, co tam wyrabia się w tych komisach, to jest po prostu... Nie usłyszycie. No kurczę, jest taki gwizd. Także to mi się bardzo nie podoba. No, czasami się zdarzają, tak. No właśnie, czasami się zdarzają dobre auta, ale zazwyczaj jest to porażka. O, tak wam powiem. Także ja tym pięknym autem, żeby nie było, mi się tym samochodem naprawdę wygodnie jeździ. Nie, żeby nie było, dobra. Ja wiem, ja lubię Francuzy, no. Renault to jest Renault, nie lubię ich naprawiać. Nie naprawiam na przykład w ogóle elektryki w samochodach marki Renault, bo nie dotykam się do tego. Ale powiem wam, że tymi samochodami jakoś mi się przyjemnie jeździ. Nawet ten 1.2 TCE to takie zwinne autko jest. Tylko żeby ten silnik był bardziej trwały trochę. No tutaj mamy... Nawet nie wiem, jaki jest przebieg, nawet nie wiem, jak to sprawić. No, w każdym bądź razie... Może tutaj się chyba sprawdzało, tak? Tak, aktualne zużycie, średnie zużycie, zużyte paliwo. 86 tysięcy kilometrów przebiegu. Czyli teoretycznie, o, pani się zablokowała. Kurde, takie wielkie auto kupiła. Zobaczycie zaraz tutaj na szybie. O, Pacyfika. I to... Ach, dobra, bez komentarza. Wracamy na warsztat. Podnośnik do góry. I sprawdzamy, co w trawie piszczy. Dźwięk jak odma, co? No. Odma, ale to nie jest odma. Tak, ale tutaj Łukasz też wysłuchał. Pompa wody. O, będzie ją dobrze widać tam. No, według nas to pompa wody tak wyje. Trzeba zdjąć pasek i zobaczyć. Ale tak to się nie przegrzała, wiesz, ładnie jeździ, dynamicznie. Tylko ten dźwięk, ale to jest taki dźwięk w czasie jazdy głośny, a klima nie ma gazu. No. Za mało gazu jest w klimie, bo syczy, wiesz, w parowniku słychać. Bardzo źle? Nie. Ogólnie powiem ci, że jest zajebiście. Takie miejskie, fajne, dynamiczne auto, powiem ci. Nawet na ten 1.2 TCE to sobie radzi. 80 jedzie. Jeszcze coś z tego będzie, ale to mamy wycenić, tak? Dobra, to wjedziemy jeszcze na warsztat, podniesiemy ją, zobaczymy, co od spodu jest. Olej i filtry 5W40 na 77 tysięcy był wymieniony. Ładna, zaraz wam pokażę. Proszę, jakby mi ktoś tak napisał, to normalnie kazałbym mu to zębami zdzierać. Mąż na karteczkę przyczepić. Nie! A w ogóle to ja bym tutaj napisał, tak, wiesz. Wykonano naprawę oleju. O, naprawiono olej dnia tego i tego poprzez jego wymianę. No ale to następna wymiana oleju gdzie? A następną olej, nie no, sobie zostawił tutaj miejsce, jeszcze ma tak półtorej mu się zmieści i następny kawałek tutaj. Potem jeszcze ma tu miejsce, zobacz, tu. Zobacz ile jeszcze ma miejsca, tu na rurach później będzie pisał. Dobra, wjeżdżamy na warsztat. I jesteśmy na podnośniku, zaczynamy standardowo od
czy nie pęknięte sprężyny. Ogólnie o co tu chodzi? Dlaczego to słabo hamuje? No zobaczcie. Jak widać, łapie to ostrość. W końcu złapie kiedyś. O, samochód dosyć długo stał i te tarcze, klocki, no niestety wymagają wymiany. To jest eksploatacja. Także tutaj nie ma problemu. Z tyłu, no... Jak sami widzicie, o, podświetlimy. O, no to tył to tragedia po prostu. Korozja, ale to nie ma problemu. Belka też nie jest to dużym problemem, to jest powierzchowne. Tu mamy plastik. Od drugiej strony też. No to po prostu dlaczego to tak słabo hamowało? No to już widać dlaczego, trzeba po prostu to zrobić i się tym nie martwić. Jeśli chodzi o intercooler, chłodnicę, klimy, spoko. Zaraz zdejmiemy osłonę i patrzymy od spodu. Okej, okay, lecimy z tematem. Tutaj mamy delikatne zapocenie z uszczelniacza wału korbowego. Tak, z uszczelniacza wału korbowego. No to, to zapocenie to nie wyciek. Tutaj spod filterka, ktoś nie umył. Podkładka wygląda na w miarę świeżą. Jeśli chodzi o chłodnicę. Przyjrzyjmy się, nie ma tragedii. O, tutaj widać, że samochód stał trochę, ale zobaczcie, tu taką małą petardę ma. Marzeta złożona na silikon. O, żeby nie było, dotykam tego. To jest silikon na tak zwanego handlarza złożone. O, tu wylatuje. Dobra, zostawię to bez komentarza, po prostu trzeba wymienić tą półośkę. Albo zostawić na razie luzu nie ma. Ach, dobra, tutaj dalej, no to co tamten wyciek, też to jest ok. Pompa wody, no to ten świst, prawdopodobnie jest to pompa wody na 90%. Tam jest wszystko ładne, suche. Tutaj tylko mi jedna rzecz martwi. Nie, to nie ma problemu. To, czemu to jest tak przekręcone? A powinno być tutaj wpięte, tu przewód hamulcowy. Z drugiej strony wydaje się wszystko w porządku. Zobaczmy sobie dalej. Jest ok. Ta strona też jest ok. Nie widzę jakichś większych uszkodzeń poza brakami w nakrętkach. To takich śmiesznych takich. O, tu można taką zwykłą dać, taką szeroką też. To tutaj widzę brak i jeszcze widziałem tutaj problem, przeżarło. To tak nam w czasie jazdy dosyć mocno stuka. Amorki są ok, to jest zewnętrzna tylko taka rdza, także nie ma tutaj jakby problemów. No i co, hamulce z tyłu jak widzicie, a jeszcze z przodu wam pokażę. Dlaczego to nie hamuje? Już widzicie? Po prostu stał za długo i to wszystko się odstało, no ale to jest jakby część eksploatacyjna. Ten olej tutaj nam, widzicie, zapocony jest dosyć mocno. Opony, powiem wam szczerze, no jak widzicie, 32 tydzień 16 roku, Goodyear, także no ja bym się dawno wymienił, tym bardziej, że to są opony albo uniwersalne, albo same zimowe. No syf tutaj jest, dużo widać piachu w takich. Podłużnica, o właśnie, zobaczmy sobie tutaj podłużnicę. No to chyba tragedii, przepraszam. Nie, tragedii nie ma. W moim Citroenie wygląda to sporo gorzej. Tu się samo zakonserwowała. Tutaj coś jest powierzchowne. Powierzchowne. Hak, mamy hak. O właśnie, hak. Żadnych tutaj uszkodzeń nie widzę. Tamtej powłoki. Tutaj... To jest buda, już tak zwana karoseria, nie ma żadnych uszkodzeń. Wydech czarny, zakopcony, tak ma być, to CCE tak mają. Można by spokusić się o sprawdzenie sondy lambda, chociaż sprawdzałem na logach i nie widzę żadnego problemu z sondą. Tutaj mamy, ale jest to zdrowe jeszcze. Z drugiej strony tak samo. Nie widać, żeby podłużnice były w jakikolwiek sposób tutaj ruszone, żeby to auto było niebezpieczne. Nie wygląda, że miało jakiekolwiek kolizję czy wypadek. Także to mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. No jest parę rzeczy do roboty, ale nie ma tragedii.
Jeszcze obejrzymy sobie silnik tak od góry. Kontrolnie jeszcze zajrzymy sobie kamerę inspekcyjną, zobaczymy, czy z pompy wody na przykład nie ma wycieku. Tu jest dół pompy wody. O tu, tu jest kółko, tu jest pompa. Żadnego wycieku z pompy nie ma. Trzeba by to zweryfikować, zdjąć pasek i zobaczyć na pewno, czy to pompa wody tak piszczy, a może sam pasek, bo jest po prostu stary. Takich większych wycieków, no tutaj coś spod tego dekla troszkę, a może jak nalewali oleju, to się polało, trzeba by to umyć. Wiecie, dzisiaj robimy tylko przegląd, taki pozakupowy, tak? Co jest do roboty? Resztę sobie tam już klient będzie ogarniał, ale zobaczcie. O, tutaj dosyć dużo oleju spod tego, czy to spod dekla leci? Ciężko stwierdzić. Ja bym powiedział, że może ktoś tego oleju źle nalał i po prostu mu się to wszystko polało. Ale może być, że tego dekla leci. No cóż. Raczej leci z dekla. Ale tragedii nie ma. Samochód jeździ fajnie, przyjemnie, biegi się zmienia, sprzęgło jest ok. Tu jeszcze patrzymy sobie, możemy zdjąć jeszcze dolot, później do turbosprężarki zajrzeć, jak będzie chciał klient. Ale widać, że długo stał pajęczyna, a pajączek zdechnięty, tu drugi. Nie jest to zły samochód, wam szczerze powiem. Z dosyć niedużym przebiegiem, aczkolwiek to wiecie, znacie te TCE. To jest tykająca bomba, dzisiaj jeździ, jutro może wypluć tłok. Jeszcze zajrzyjmy do środka. Tylko muszę zaciągnąć ręcznie, bo będzie drzeć ryja. Jak to wygląda wyposażeniowo? Klimatronik dwustrefowy, nawigacja nawet z miarę aktualnymi mapami, bo naszą drogę miała. No, takie no, standardowe wyposażenie, no, renóweczki. Fotele jeszcze nie wytarte, tylko takie wysiedziane, widzicie? O. Kierownica łata. No, jak na Renault, pamiętajcie, że to jest jakość Renault, a nie Porsche czy Ferrari. To w tragedii nie ma. Opa. Jedyna rzecz w tych Renówkach to ten kant. O Jezu, ile razy ja tym kantem w łeb dostałem. Sam się uderzyłem. Spoko. Spoko samochód, powiem szczerze. Z zewnątrz też to źle nie wygląda. Ognisk rdzy. Nie widziałem, tutaj jest tylko uderzony. O, próg zagięty. To tutaj takie ma dosyć mocne wgniecenie. O, jest ocynkowany. Zresztą co widać, nie będę zdrapywał. Znaczy, no i tak do zdrapania będziemy mieli, będziemy musieli to wyciągnąć jakoś. Tutaj tą listwę spolerować też, polakierować. Będzie ładne auto, no i to z tej strony tylko wygląda, że jest tragedia. Opony są do wymiany, hamulce są do wymiany. Próg jest do naprawy, klima jest do nabicia. Z tamtego zapocenia z wału korbowego bym wcale nie dotykał. To nie jest jakiś problem. No i co? I wymienić olej, filtry, zrobić jakąś tam płukankę jak klient chce i jeździć, śmigać, obserwować. No, to trzeba tylko jeszcze tutaj umyć, zobaczyć skąd leci, czy to spod tego dekla, czy jak olej wymieniali, to po prostu coś źle zrobili. Samochód jak samochód. Tragedii nie ma. Także ja się żegnam z wami. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.